lecimy z kolejnym odcinkiem. Dzieje się dużo. I co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem ciepło. Tak jak to było w Janosiku. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale tutaj górki już mamy wypalone. Tam już święty Boże nie pomoże, żaden deszcz, po prostu tam, gdzie jest pioch, przychodzi spiekota i niestety tam plonu nie ma. A najgorsze jest to, że u nas jest dużo takich mozaik glebowych, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej robi pomiary w Puławach. Będzie chwila, to dronem polatam nad tymi polami, bo naprawdę mapa świata się zrobiła na polach. Straszne wypaleniska, zobaczcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Masakra. W życiu bym nie powiedział, że 2 tygodnie słońca po takim fajnym maju deszczowym, gdzie dawno takiego maja nie było, też był chłodny. O, jęczmień też siada. Tak pięknie żarło, a na końcu zdechło. Jeszcze przy Lemkenie mamy 2 o-ringi do wymiany przy pompie. Także chłop śpi, a jemu rośnie. Oczywiście jakiś tam o-ring dopasowałem, tylko nie wiem, czy będzie on taki, jak był. Bo jest troszeczkę różnicy. I kurczę, nie wiem, czy będzie trzymał. A ten był już trochę przytarty, zmurszały i przez niego gdzieś coś tam trochę ciekło. Ale dobra, sprawdzimy. Mamy go wyciągniętego, tego starego. To teraz będziemy mogli gdzieś, jak będzie więcej czasu, pojeździć po sklepach i coś dopasować. A powiem wam, że jest kurde gorąco i nie chce mi się po mieście jeździć. Tłok jest kurde wszędzie. Każdy za czymś pędzi, każdy za czymś goni. Może będzie dobrze. Zobaczymy, za chwilę się okaże. Dobra, montujemy, zakręcamy i sprawdzamy. Ja sobie naleję wody, sprawdzę, czy te o-ringi nowe będą nam trzymać, bo są troszeczkę delikatnie innego typu. No właśnie, no proszę. Jeszcze rozrusznik przed żniwami trzeba wymienić. Kuba podjeżdża 36-50, bo już te wąskie kapcie nie będą nam potrzebne. Zakładamy szerokie. Ogólnie tutaj będziemy podkładać lewarek pod środek, tylko tak po starej się, żeby idealnie pod ten obciążnik. No. Pod ten, nie? Nie pod ten, bo będziemy podnosić obciążniki. Tu musisz dopasować 2 kliny, bo podniesiemy 2 koła naraz, żeby nam po prostu ta ośka nie latała, nie? No dobra, myślę, że można już sprawdzać. Oto twoja chwila prawdy. Także jak był włączony rozwadniacz, to leciało. A teraz nic nie leci. Także usterka naprawiona doraźnie, ale będę musiał taki o-ring znaleźć oryginalny. Zobaczymy, jak długo na tym pochodzi. Jest dobrze. Codziennie po trochę i się zrobi. No, tak się pracuje. Koła zmienione w traktorku.
na szerokie, wreszcie wygląda jak traktor. Tego nie nagrywaliśmy, ale w długi weekend walczyliśmy z malowaniem przyczep. Dawid tutaj się wziął i pomalował przyczepki farbą, którą mieliśmy dostępną w magazynie, także zero kosztów. Jeszcze tutaj chłopaki wpadli na taki pomysł, żeby zrobić tutaj logo. Także już to jakoś wygląda, na pewno lepiej niż było przedtem, bo już te burty były takie brzydkie, obdrapane. Od razu była kontrola oświetlenia. Także jakoś to w żniwa przechula. Głównie te przyczepy będą mniej robić na pewno. Będą taką pomocą. Najwięcej to będzie latał Metaltech i Pronar. No i te HL-ki, co aktualnie Kuba myje. A dlaczego myjemy? A bo wiecie, zawsze gdzieś coś tam, resztki jakieś zostaną. A stały dosyć długo. To trzeba zobaczyć, jak się umyje. Może coś tam wyjdzie, że trzeba będzie poprawić, podspawać albo podkleić. Skrybujcie. Dobra. Lecimy dalej. A teraz bierzemy się za rozkręcanie rozsiewacza, czyszczenie i malowanie. Kiedyś trzeba to zrobić. Standardowo nasz przenośny warsztat. I pomału kręcimy. I lecimy z tymi nocnymi zabiegami. Wiem jedno, że mamy godzinę 23:10. Ja jutro mam w ciągu dnia też dosyć sporo spraw, które chciałbym załatwić. Dlatego też dzisiaj ostatni baniak, koło 1:00 wrócimy do domu. I jutro zrobimy sobie ostatnie pole. A za chwilkę będziemy mieli tutaj tajemniczego gościa. O, może nie tajemniczego, bo już go znacie. Mieciu, a w PGR-ze były takie belki w nocy podświetlane? Co? No to... Pryskaliście to w nocy, czy nie? O, jedno pytanie, kto w nocy pryska? Nie pryskaliście w nocy? A rzepaki? Miał PGR rzepak? Cały czas był domek. No to jak był rzepak, to co? Nikt nie pryskał w nocy? A pszczoły? W dzień się pryskało, w dzień normalnie i wyjebane. No. Na temat kobiet? I takie to no. Nocne opryski z mieciem dzisiaj robimy no. W buraku cukrowym na PGR-owskim polu, byłym PGR-owskim polu. No. Ja tu kiedyś orałem do raz. No. Kierowcem nie, kierowcem to na storkówku. O, ty, do mojej. A tutaj czym orałeś? Mamutem. Mamutem? No, to jak byś mówił, 300, tak ile? 85? C300? 1201? 6-garowy. A, ale z napędem? Napęd. 1204. No. Napędy zakładali za PGR-u, tak? Zakładany napęd to już... Chuj, kombinacja. Kombinacja, nie? No. Kur, Warszawa nie holuje, ale no. Ja ich potrzebuję. Wychodzisz? Wychodzi na to, Mietku, że koniec tej imprezy na dzisiaj. W pół do pierwszej. No. Niestety zeszło trochę. Składamy. Ty jedziesz? Składamy te lance. No muszę cię podwieźć, jak ty na Korei mieszkasz. No to... szkoły, no. No, bo tak normalnie to tam koło bloków wyjeżdżam, nie? Tak mi pasuje. A, no to dobra, Tomku. Tak normalnie jadę prosto i koło bloków wyjeżdżam. No ale jak ty ze mną jesteś, to muszę się odwrócić. I teraz się mówię. Kurwa, jak Julitę ode mnie nie uściska, to spierdol. No to dobra, to już mnie pobij. Dobra, kończymy to pole w nocy z mieciem i widzimy się jutro. Możesz, Mieciu, pozdrowić wszystkich widzów na YouTubie. Ale co tam założyłem, powiem, je słuchają. 10 tysięcy osób minimum, tak średnio. A są dziewczyny? Są dziewczyny. Z biustem? Tak. Jak to pan Tadziu mówi, 3 rzędy biustu. Poniżej dziewiątki nie biorę. Dobra, Mietek, wysiadaj, no czekaj, ruchy. No to walniesz sobie grzdylka w domu już. No. Wyganiasz mnie? No wyganiam cię jak kurde, najbardziej, bo kurde jest pierwsza godzina prawie. Pierwsza? No. U, za 20. No. Dobra, Mieciu, do jutra. Nie, no, no. Będę jechał pryskać jutro to storkówko wieczorem, to cię wezmę po drodze. Dobra, słuchaj mnie. No.
Julita! Dobra, wszystko wiem, no. Pomału wychodź, żebyś nie wypadł. Przodem nie wychodzę, bo na ryja polecę. No, myślę, że ucho przyszła. Na razie! Siemanko, w kolejnym dniu. Mamy 9 czerwca. No i tutaj to prawie jak u Ediego. Czyli susza. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście wiadomo, tutaj mamy 5, a nawet 6 klasę ziemi. Dlatego to tak wygląda. No i co? Na takich ziemiach wystarczy, że przyjdzie tydzień po 26 stopni w cieniu i koniec, nie? Zobaczcie, tutaj już jest lepiej. Jeszcze kłos zielony. Jeszcze słoma zielona. Jeszcze, kurde, dobra, mówię jeszcze. Mamy troszeczkę żyta w tym jęczmieniu. I ciekawe, czy nie będzie musiała tutaj iść desykacja. Jak widać, rozsiewacz porozbierany. No jeszcze nie do końca. Musimy tutaj jeszcze od dołu porozkręcać. No i czyścimy i malujemy. A być może piaskujemy i malujemy. Jak widzicie, tutaj ta góra, gdzie plandeka zasłaniała, to co prawda dziur nie ma żadnych, ale to był ostatni dzwonek, żeby zacząć to odnawiać. Nie wiem, czy tutaj nie zamówimy sobie nowych tych plastików, chociaż one nie są złe, z tym, że są takie matowe, ale mam na to sposób. Kiedyś lampy robiłem w samochodzie, papier wodny i to się poprawi. Bierzemy się za robotę. Dobra, zabieramy stąd wały nożowe. Ładnie są naostrzone. Zobaczymy, jak to będzie szło w pracy. A na razie tutaj przeszkadzają, także zabieramy je tam na dół, niech sobie stoją. I co? Jeszcze będą prace przy talerzówce, przy pługu, żeby te wszystkie maszyny przed żniwami były sprawne. Bo później naprawdę po żniwach już jest bardzo mało czasu. Czasami trzeba szybko z kombajnu się przesiąść już na pług, już na talerzówkę. Dlatego wtedy nie ma czasu już szykować czy robić czegokolwiek. Dzisiaj jest trochę lepiej, bo tylko 25 stopni. Wczoraj było 28. Żar z nieba bucha. Ziemniaczki trzeba na ogródku podlać. Panie i panowie, tamten talerz zeszedł nam delikatnie, fajnie, ładnie. Śrubka też się fajnie odkręciła, a tutaj niestety nam się urwała. I talerza też zdjąć nie możemy. Także, no, zawsze tak jest. No ale, tutaj nam się te plasticzki ułamały. Jak to wszystko chodziło, to chodziło. A jak chcieliśmy to całkiem odkręcić, no to mamy problem. No i co? Muszą te plasticzki przyjść nowe. Także rozsiewacz będzie jak nowy, jak będzie odmalowany. Wszystko zrobione. Łańcuch może nowy też założymy. No, te śruby chyba nowe całkiem, bo to wszystko zżarte. Może uda się nierdzewki załatwić. No, także działamy dalej. Ciąg dalszy. Jeszcze psy nam pomagają. Dafi, co ty robisz? Co ty robisz? Rozkręcamy, rozkręcamy i końca nie widać. Koniec będzie, jak go pomalujemy na nowo. Mogę wam powiedzieć tylko szczerze, że naprawdę aż tak bardzo strasznie to wygląda, nie wygląda. Dlatego, że mam porównanie, bo kiedyś robiłem polski rozsiewacz Unii, no to tam już takie dziury były, że szkoda gadać. Co? Nakrętka poleciała? Nie. Śrubka. A, to w środku. Dobra, niech to leży. No. Chyba, że wypadła przez otwór. Także dobra, ja muszę odkręcić przekładnię i biorę się za wiercenie. Jocie, bo... No, właśnie to zostaje, nie idzie tego do omyć i dlatego uciekaj, to tak jest, nie? Uciekaj, psinka. To jest nie dla ciebie, fuj. Ciastek. Sierościuchu mały. A, widzisz. A to jak to, to jest iść? Siemanko, w poniedziałek 14 czerwca lecimy zrobić inwigilację na polu pszenicy ozimej.
Ostatnio u nas troszeczkę popadało, ale nie za dużo. Przekrój kształtował się tak, że w naszej okolicy popadało 14 litrów, 10 litrów, albo tylko 4 litry, albo tylko 7 litrów. Taki przekrój jest. Akurat jeśli chodzi o moje pola, to tam, gdzie mam buraki cukrowe, spadło tylko 4 litry. Tam, gdzie mam większość zbóż, popadało około 7. Ale mam jedno pole, na które akurat teraz zmierzamy, gdzie prawdopodobnie spadło około 14 litrów. I dobrze, ale muszę wam powiedzieć, że to, co już wypaliło na polach, na słabszych górkach, to już święty Boże nie pomoże. Dlatego lecimy sprawdzić, czy my musimy coś tam jeszcze robić na tym polu, czy resztę po prostu już zrobi pogoda. Dlatego, że zapowiadają u nas ogień piekielny, około 36 stopni w cieniu. Także żniwa znowu w czerwcu. Pięknie żarło, a na końcu zdechło. Znacie takie powiedzenie? Także jedziemy sprawdzać. No powiem wam, że jeszcze mokro tutaj jest. Co to kurde fruwa? No ładnie pszczoła siedzi na gorczycy. Słychać jedynie tylko bzyk. No kurde, buty mam mokre. Tu musiało więcej popadać. Tutaj, gdzie nawóz nie doleciał, tutaj, gdzie oprysk nie był zaaplikowany, bo zobaczcie, jakie tu mamy zwężenie. Te pierwsze dawki to jakoś wjeżdżałem jeszcze, jak nie miał sąsiad uprawione, to jeszcze coś mi się udało tutaj dorzucić. Ale muszę wam powiedzieć szczerze, że ja nie zaobserwowałem tutaj nic złego na tej pszenicy, jak na razie. Wydaje mi się, że w takich warunkach, jakie do nas idą, chyba że dzisiaj zrobimy tę trójkę, albo już nie robimy, bo po prostu idzie ogień piekielny i w takich warunkach, kurde, co tu robić, jak liść flagowy zdrowy? Co my tu mamy? Skrzypionka. No właśnie. Wszystko się rozchodzi o te robaki jeszcze. I mogę wam powiedzieć jedno. Kurde. No mamy skrzypionkę w pszenicy. I będziemy robić zabieg. Dzisiaj w nocy. I dobra, mamy następne pole, dwuhektarowe, 2,30 dokładnie. O, jak widać, środek na narożniku rumianku nam nie wziął, także kolorowo. I co mogę wam powiedzieć? Kurde, tutaj dołkiem jest taka glina, że zobaczcie, jak to wygląda. Normalnie mega. Normalnie mega. Jest inna bajka w ogóle, jak jest dobra ziemia. Można się nadziwić, bo ostatnie 3 lata to pszenica była tak wypalona, że szkoda tego komentować. Wygląda to w tym roku bardzo ładnie, przynajmniej na tym polu i na tym dołku, ale niestety, tak jak mówię, mamy w prognozach ogień piekielny, czyli około 35 stopni w cieniu. I co wtedy? No nic. Wtedy to już nic. A teraz idę wam pokazać, jak wygląda pszenżyto. Pszenżyto na piątej klasie ziemi. Jak przychodzi 3-tygodniowy żar z nieba, co prawda nie aż tak mocny, jak i zapowiadają, bo było około 25-27 stopni w cieniu. No, ładne pszenżyto było. Do czasu. No i co? Mam to pole na pół dzielić, coś innego robić, nie ma sensu. Zobaczcie, tam na horyzoncie już jest lepiej. Słabo tylko rozumiem to, że w tym roku te zboża są podwójne, czyli pojedyncze żyto w pszenżycie albo pojedyncze żyto w pszenicy. No, bardzo wielu rolników w tym roku tak ma. A tutaj już pszenżytko jest o wiele ładniejsze.
Co prawda ziemia też tutaj nie jest rewelacyjna, ale górkami jest troszeczkę glinki, dołkami troszeczkę piasków. O, tu ładnie widać tą odcinkę tam. Liście tutaj są zdrowe, nie ma co od nich chcieć. Także to już chyba zostaje tak do żniw. Nie ma co robić dodatkowych kosztów. Po prostu. Jedziemy jeszcze po drodze zlustrować jedno pole pszenicy. Po drodze będziemy mijać jeszcze pszenżyto i żyto. To też przystaniemy, zobaczymy, co tam w trawie piszczy. I jedziemy odebrać siłownik do kombajnu, do headeru, który był regenerowany. Na 100% było tam wymieniane tłoczysko, które już przy maksymalnym wysunięciu, tak jak mówiłem wcześniej, odkształcało się, nie chciało wrócić do swojego stanu z powrotem. Tam przed chwilą sprawdziliśmy pszeniczkę i na pewno skrzypionki nie ma. Zobaczymy sobie tutaj pszenżyto, które jest też na słabej ziemi i które wcale źle nie wygląda. Odebraliśmy siłownik z naprawy. Koszt naprawy, panie i panowie, 600 zł netto, czyli brutto 738 zł. No, drogo, niedrogo, zrobić trzeba było. Kombajn musi być w pełni sprawny. Jak mi już nagrywasz, to nie zapomnij na CPN-ie stanąć, chyba. A na CPN-ie po co? No, zatankować. Jakieś piwo. Tak, kurde. I muszę wam powiedzieć, że objazd pól zakończył się tym, że musimy dzisiaj zostawić niestety tą mszycę w pszenicy, bo mamy ważniejszą sprawę, środek na chwasty, który robiłem tydzień temu w burakach, nie zadziałał. Niestety zbieram środki, aktualnie byliśmy w agroskładzie w Świętym i lecimy do Maszewa, bo tutaj nie mają wszystkich środków. I musimy dobrać tych środków. I dzisiaj czeka nas znowu nocny zabieg w burakach, niestety. No ale co zrobić? Została nam lebioda, która była bardzo malutka i myślałem, że ją zabiję. Niestety warunki były jakie były. Pomimo tego, że robiłem to w nocy, gdzieś ta lebiotka miała już wosk. No i co? No i trzeba znowu pryskać. Fajnie. Albo rwać, nie? Mieciu, chciałbyś tak hakać 60 hektarów buraków? Nawet nie gadaj. Oj, to ci mówiłem, jak kurwa Pegia, że Margie też nie opryskał buraków i każdemu kurwa przydzielił po hektarze. Traktorzystom i traktorzystom. Każdy po hektarze miał rwać, no mówiłeś, opowiadałeś. No, haczkami hakać. No dobra, jedziemy na Tomaszewo i szykujemy się znowu do nocnego zabiegu. Trzeba ten opryskiwacz przyszykować, bo stał parę dni po tych odżywkach. Nie wiem, czy tam się gdzieś coś nie pozatykało. Trzeba to puścić, przepuścić. No i cholera jasna, no. Albo wieje mieciu, albo grzeje. Rolnikowi nie dogodzi. To może nie tyle, co rolnikowi. Widzisz, środki nie zadziałają, a my musimy biegać jak kot z pęcherzem. I musimy tego pilnować, bo to nie zboże, że pojedziesz trochę później i chwasty zwalczysz. W buraku, jak duża lebioda, to już tylko rwanie. Lecimy. Ranger, ranger, kurde. Hamuje. O, kurde, wyprzedził go i na przystanku się zatrzymał. Ja pierdzielę. Kurde, syny, zawodowcy. No, zawodowcy, co? Za małe auto chyba wziąłem. Takim oto pesymistycznym akcentem, mieciu, no, kończymy ten odcinek. Aha. Ja idę wam skleić jakiś film, póki słońce grzeje, bo w nocy szykuję się na ten zabieg. Aha. Także trzymajcie się i na razie. Nie ma. Jona. Nie ma, nikogo nie ma.